Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Ten szczególny dla nas wieczór. Rozpoczynamy kolejną noc Nikodemową. Z małym opóźnieniem, ale na szczęście nad wszystkim nie czuwa Milenka, którą bardzo serdecznie z tego miejsca razem z księdzem Wojtkiem pozdrawiamy. Zresztą pozdrawiamy Was wszystkich. Zapraszamy do tego spotkania z Jezusem, tym razem z Jezusem zmartwychwstałym, z Jezusem, który pokazuje zupełnie nową drogę uczniom, swoim apostołom, a także nam. Program jest taki, że właściwie każdy z Was może sobie sprawdzić na bieżąco w tym poście informacyjnym, natomiast teraz pierwsze wprowadzenie, później będzie msza święta, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Po mszy świętej odbudujemy sobie różaniec, po różańcu będzie kolejne wprowadzenie i rozpoczniemy adorację Najświętszego Sakramentu i sztafetę biblijną, która potrwa do 7 rano, zakończymy uczniom i zakończymy adorację. Błogosławieństwa. Moi drodzy, zawsze staram się te wprowadzenia robić na kanwie Pisma Świętego, Ewangelii. Jest to droga ucznia. I ponieważ nie odbyło się spotkanie marcowe, które miało być poświęcone właśnie ostatniemu etapowi życia Jezusa, łącznie z męką i śmiercią. Ale to zostawiamy, ponieważ jesteśmy w klimacie zmartwychwstania, w klimacie wielkanocnym, dlatego pomyślałem sobie, że będzie dobrze, abyśmy zanurzyli się w Słowo i poznali wszystko to, co Jezus zrobił po zmartwychwstaniu. Kiedy ukazał się swoim uczniom, kiedy zadawał pytania Piotrowi, czy mnie miłujesz. Chcielibyśmy właśnie wsłuchać się w to słowo. Niech ono nas przemienia. Niech ono nas umacnia. Wybrałem fragment z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 21, wersety od 1 do 22. Jeżeli macie taką możliwość, to bardzo proszę, otwórzcie sobie właśnie Pismo Święte, Ewangelia według świętego Jana. To jest ostatni rozdział, 21 i wersety od 1 do 22. Słuchajmy się w to słowo. Niech ono zabrzmi w naszych uszach, niech zabrzmi w naszych sercach, w naszych duszach. A później będziemy próbowali zgłębiać to słowo, aby je lepiej zrozumieć i przyjąć. Z Ewangelii według świętego Jana. Potem znowu ukazał się Jezus nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę
Był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozrywała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, opowiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Można powiedzieć, że w jakiś sposób taką dużą klamrą zamyka się to, co dzieje się z Piotrem od momentu, kiedy został powołany nad jeziorem, aż do tego momentu, kiedy właśnie tutaj też nad jeziorem, nad tym samym jeziorem, słyszę dokładnie te słowa. Na początku było: pójdź za mną. A oni zostawili sieci i poszli za nim. To wybrzmiewało już kilka razy w czasie naszych nikodymowych spotkań. To było to pierwsze: pójdź za mną. Dzisiaj słyszymy już to takie definitywne, ostateczne. I chociaż w uszach te słowa brzmią tak samo: ty pójdź za mną, to jednak mają one już zupełnie inny nośnik i uczuciowy, i emocjonalny. Ale po kolei. Co się wydarzyło? Spotkanie Jezusa zmartwychwstałego z apostołami nad jeziorem Galilejskim.
tym samym klimacie, pośród tych samych obowiązków, do których najwidoczniej apostołowie wrócili po tej trzyletniej przygodzie z Jezusem. Ale aby lepiej zrozumieć to, co się tutaj wydarzyło, to chciałbym zaprosić Was do tego, abyśmy tak głębiej przyjrzeli się Piotrowi. Bo zwróćcie uwagę, jeszcze kilka dni wcześniej łzy, które Piotr wylewał po wyjściu z dziedzińca, wtedy, kiedy zaparł się trzy razy Jezusa, kiedy został dotknięty tym głębokim, przebaczającym spojrzeniem Zbawiciela, te łzy zlewały się ze łzami żałoby po śmierci Jezusa. Przecież nawet jeśli Go nie było na Golgocie, nawet jeśli nie był bezpośrednim świadkiem śmierci Jezusa, to możemy się domyślać, że bardzo szybko musiały dotrzeć do Niego te czarne wieści o tym, co się tam wydarzyło. Doskonale wiedział z relacji drugiego człowieka, chociażby Jana, który stał pod krzyżem, że Jezus umierał w potwornych męczarniach i ciemnościach. Zapewne źródłem tych łez było też to, że umierał samotny, że oni wszyscy go zostawili, że uciekli, że przez niemal wszystkich został odrzucony. Gdziekolwiek od tego momentu znajdował się Piotr, nie możemy mieć wątpliwości, że myślenie o Mistrzu całkowicie go pochłaniało. W pamięci wracały słowa, którym wcześniej nie dawał wiary. Bo wszystkie te słowa sprawdziły się co do joty. Jezus trzy razy zapowiedział, że umrze. Trzy razy też zapowiedział, że zmartwychwstanie. I wszystkie te właśnie informacje, wszystkie te słowa, które Jezus im przekazywał, którymi ich przygotowywał do tego momentu, się sprawdziły, oprócz właśnie jednej, że zmartwychwstanie. Piotr tak naprawdę nigdy nie rozumiał słów o zmartwychwstaniu. One do niego w żaden sposób nie przemawiały. Jest w stanie głębokiej żałoby i nie przestaje płakać. To możemy przeczytać w Ewangelii Marka, że tych 11, bo Judasza już z nimi nie było, ale tych 11 właśnie po śmierci Jezusa pogrążonych było w smutku i w płaczu. Taki był stan ducha Piotra. Pogrążony w smutku, w rozpaczy i zalany łzami. I do tego ten smutek po stracie Jezusa mieszał się z niewiarą. Nie wierzyli. Oni byli na takim etapie, jak skończyło się. Moglibyśmy zacytować klasyka, a miało być tak pięknie. Piotra dławi ból, głośno płacze i właśnie w tym momencie nie ma w nim nadziei, że zobaczy jeszcze kiedyś swojego Pana, Zbawiciela.
Co więcej, Jan zaznacza, że uczniowie żyli w ukryciu. Byli zamknięci z obawy przed Żydami. Piotr pozostał za drzwiami zamkniętymi na klucz. Można powiedzieć, że to jest taki też stan serca. Tak sobie wyobrażam serce Piotra w tym momencie. To jest Piotr w zaryglowanym domu, zabezpieczonym na łańcuch. Można powiedzieć, że jest to Piotr w okowach swojego strachu, swojego lęku. Gdzie dokładnie przebywał? Z relacji ewangelistów możemy wnioskować, że w Jerozolimie. Czy odnalazł uczniów? Przyjmuje się, że uczniowie uciekli od razu do Galilei. Ostatni raz przecież widzieliśmy Piotra właśnie na dziedzińcu arcykapłana. Widzieliśmy Piotra samotnego, wycofanego. W następnych dniach widzimy uczniów, apostołów razem, choć nie zawsze w komplecie. Ewangelia z ostatniej niedzieli właśnie nam to też przypominała, że nie było z nimi Tomasza, który później wyznał: Pan mój i Bóg mój, na widok ran zmartwychwstałego Chrystusa. To także mówi wiele o Kefasie, to, że nie zawsze byli w komplecie. Bo ten Piotr taki wewnętrznie obolały, z ciężarem wspomnień o tym, co się stało, nie był zdolny zgromadzić wszystkich razem i utwierdzać braci. To jest Piotr, który nie był dla swoich braci oparciem. Nie był skałą. Był za słaby, był za bardzo wycofany. Ale tak sobie myślę, że było jednak coś, co gdzieś tam się tliło w środku i dawało takie ukojenie w momentach dławiącego smutku, lęku, beznadziei. Nie ma wątpliwości, że Piotr wracał do tego spojrzenia Jezusa z dziedzińca arcykapłana. Bo tego się nie dało zapomnieć. Tamto doświadczenie Piotra, doświadczenie pełne miłości Boga do właśnie do Niego, do każdego człowieka, na pewno zostawiło niezatarty ślad w jego sercu. To było spojrzenie z mocą. Jezus popatrzył na Piotra, to jest tak jakby tym spojrzeniem chciał powiedzieć: przebaczam ci. I tak też zresztą zrobił. I on to spojrzenie przechowywał w swoim sercu jak pamiątkę po zmarłym. Zobaczcie, my też bardzo często stykamy się z takim stanem ducha w naszym życiu. Może nie każdy, ale na pewno sporo ludzi ma ze sobą doświadczenie straty kogoś bliskiego, kogoś, kogo kochał, kogo nosił w swoim sercu. Mógłbym porównać ten stan takiego smutku, przygnębienia do tego, co się działo wtedy, kiedy wszyscy dowiedzieliśmy się o śmierci Helenki. To było nie do uwierzenia. Jak to? Już jej nie zobaczę? Już jej nie usłyszę? Już nie wyślę jej żadnej informacji na Messengerze czy SMS-a? Już nie przyjedzie na ogólnopolskie spotkanie?
Ale tym, co gdzieś tak nas, myślę, w nas się tli cały czas i dojrzewa i powoli, powoli rozwija się, to ta świadomość, że i to daje ukojenie, że Helenka jest w niebie i że spotkała się ze swoim Panem. Wróćmy do Piotra. Piotr właśnie budził się następnego dnia po śmierci Jezusa i tak bardzo bolała go myśl, że Mistrza już nie ma. Już nie mógł pobiec za nim, jak wtedy w Kafarnaum, gdy wszyscy go szukali. Piotr siedzi zamknięty w domu. Pozostało mu tylko pełne miłości spojrzenie Jezusa. Leczyło jego duszę, dawało mu prawo do wspominania spędzonych z nim dni. Zwróćcie uwagę, na razie Piotr potrafi żyć tylko przeszłością. Nie widział przed sobą przyszłości, odkąd stracił Jezusa. Jego pierwszy poranek po śmierci Jezusa był mroczny. Nie widział wschodu słońca. Ale zwróćmy też uwagę, że następny poranek, pierwszy po szabacie, będzie już inny. Chociaż nie zdawał sobie sprawy z tego, że wtedy rozpoczyna się zupełnie nowy początek. Zupełnie nowy etap jego życia. Nie mógł tego wiedzieć, mógł jedynie wierzyć, ale nie potrafił. Zalękniony, zamknięty w swoim domu, w swoim sercu, w tych okowach, nie potrafił uwierzyć. Także kobiety, które wstały wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, idąc do grobu, niczego nie przeczuwały. Ewangelista Marek zaznacza, że one były całe przejęte, kiedy spotkały w grobie tajemniczego młodzieńca, który mówił, że on powstał i że mają o nim powiedzieć uczniom i Piotrowi. Miały im przekazać, że idzie przed nimi do Galilei. I potem właśnie czytamy u Marka, że Piotr siedział pogrążony razem z innymi, w smutku i płaczący, gdy nagle przybiegła Maria Magdalena, mówiąc, że on żyje i że ona go widziała. Wtedy Maria Magdalena złożyła świadectwo. On żyje. Kyrios, zwycięski, zmartwychwstały Pan. Jednak Piotr jej nie uwierzył, podobnie jak pozostali, bo gdyby uwierzył i uznał to za prawdę, to nie musiałby biec do grobu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest pusty. Według Łukasza, ewangelisty, również inne kobiety usiłowały przekonać ich, że on zmartwychwstał. Ale ich słowa potraktowali jako czczą gadaninę. Po prostu im nie uwierzyli. Nie uwierzyli kobietom, które dawały świadectwo, że on żyje. Jednak coś musiało drgnąć w Piotrze. Skoro od razu pobiegł do grobu. Jego niewiarę i lęk przemogła po prostu ciekawość. Chciał to sprawdzić.
Gdy przybiegł do grobu, pochylił się, zobaczył same tylko płótna i wrócił do siebie dziwiąc się. To też jest ciekawe. Okazuje się, że to jeszcze do niego nie docierało. Był mocno zaskoczony, był zdziwiony. I chociaż był zdumiony tym, co zastał, to jednak nie do końca zmieniło jego myślenia. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy on dotarł do swojej wiary. To też jest typowe, to jest takie nasze, ludzkie. I nie ma co się dziwić Piotrowi. Bo kiedy nas coś zaskakuje, kiedy w naszym życiu coś się dzieje, coś niebywałego, coś, czego byśmy się nigdy nie spodziewali, coś, co nas zdumiewa, to jednocześnie budzi to naszą ciekawość. Chcemy to sprawdzić. Chcemy się przekonać. Nie do końca wierzymy. Nawet jeśli inni mówią, że rzeczywiście tak jest. Nawet jeśli inni dają świadectwo. I to jest właśnie taki Piotr. Piotr, który najpierw jest zalany łzami. Piotr, który wykazał taki doskonały żal za swoje grzechy. Za to, że się zaparł swojego mistrza. I to 3 razy. Piotr, który doświadczył przebaczenia. Zresztą nie on jeden, bo też piękny moment na krzyżu. Dzisiaj nazywamy go dobrym łotrem. Który do drugiego łotra powiedział: ty nawet Boga się nie boisz. My tutaj słusznie odbywamy naszą karę. Ale nie on. I wtedy Jezus też do tego dobrego łotra, tutaj już werbalnie, już to wypowiedział, ale to było dokładnie to samo, co z Piotrem. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Można powiedzieć, że taka pierwsza oficjalna kanonizacja, której dokonał sam Bóg. Zobaczcie, właśnie takie doświadczenia są związane z Piotrem, są w nim. I ten jeden poranek, który jest porankiem ciemności, porankiem totalnego zagubienia, porankiem zamknięcia się, porankiem beznadziei, wszystko się skończyło. Porankiem, kiedy Piotr nie jest w stanie udźwignąć odpowiedzialności, jaką Jezus mu przecież zostawił. Że to on ma się być tym, który będzie prowadził braci. I mamy ten drugi poranek, który już się zmienia. To już jest powoli inny Piotr. Piotr, który w spotkaniu ze zmartwychwstałym nad Jeziorem Galilejskim zostanie całkowicie namaszczony. I to jest ten nowy początek. To jest właśnie Piotr, który budzi się ciekawość, w którym się wszystko zaczyna zmieniać, który przekonuje się, bo widzi płótna same w grobie. Przekonuje się, że wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Że spełniło się pismo. Że rzeczywiście wydarzyło się wszystko to, co Jezus zapowiedział.
I ta jego ciekawość, i to jego właśnie budzenie się powoduje, że nie jest już to poranek ciemności, ale światła. Jest to poranek, który jest jego nowym początkiem. Co się wydarzyło później nad Jeziorem Galilejskim, ten połów ryb i ta rozmowa z Piotra z Jezusem, te trzy pytania: Szymonie, synu Jana, czy mnie miłujesz bardziej aniżeli ci? I ta odpowiedź trzykrotna Piotra: Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham, paś owce moje, paś baranki moje. To już zostawiam na drugie wprowadzenie, bo tam są takie momenty, które mnie nawet osobiście, to mówię, bardzo zaskoczyły i chciałbym jeszcze je trochę rozwinąć. Tymczasem zostawmy sobie troszkę czasu. My musimy też przygotować tutaj wszystko do mszy świętej. Mszę świętą rozpoczniemy dokładnie o 21:30. Tutaj już nie będzie opóźnienia. A teraz jest taki czas, że można po prostu do tych treści wrócić, jeśli macie otwarte święte stronice Ewangelii, to warto jeszcze na chwilę zanurzyć się w tym słowie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.